panu pułkownikowi Dariuszowi Żuchowskiemu o gotowości pododdziału do rozpoczęcia dzisiejszej uroczystości. Trój! Rad! Kompania zgłosi! Pododdziały Baszość! Na ramię! Broń! Broń! Oddziały na prawo! Patrz! Major Makowski melduje! Pododdziały gotowe do uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego! Czołem, panie pułkowniku! Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Dowódca pocztu, sierżant Piotr Mierzejewski. Flagowy, starszy kapral Rafał Pipiura. Asystujący, kapral Maciej Zonenfeld z 8 Batalionu Walki Radioelektronicznej. Sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W 1920 roku Armia Polska zatrzymała i rozgromiła Czerwoną Nawałę, zapewniając ojczyźnie niepodległy byt. Dzisiejsze święto jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku oręża polskiego. Nasi dziadowie, wykazując się ogromnym poświęceniem i heroizmem, w Bitwie Warszawskiej walczyli o to, co w życiu państw i narodów najważniejsze. Dzięki ich krwawej ofierze możemy cieszyć się wolnością i suwerennością. Drodzy zebrani, Dzień Wojska Polskiego to święto nie tylko nasze, żołnierzy, ale także święto wszystkich Polaków. W dniu dzisiejszym po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielką zadumą i szacunkiem, wracając do rozkazu ministra spraw wojskowych generała broni Stanisława Szeptyckiego w sprawie utworzenia święta żołnierza, który stanowi. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. Święto Wojska Polskiego to uroczystość ustanowiona na cześć oręża polskiego. Wspominamy dzisiaj zarówno żołnierzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, którzy w 1920 roku uczestniczyli w walkach na froncie północno-wschodnim oraz nadniemnym, jak i tych wspominamy, którzy w czasach nam współczesnych służą ojczyźnie w kraju i poza jego granicami. W imieniu własnym oraz mieszkańców miasta składam wszystkim żołnierzom serdeczne podziękowania. Podziękowania za służbę, za wychowywanie patriotyczne młodych pokoleń, za kształtowanie postaw obywatelskich i stanie na straży bezpieczeństwa państwa. Do was wołam, mężni wojownie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z pól chwały Kirchholmu i Kłuszyna, obrońcy Jasnej Góry, zwycięzcy spod Wiednia, stańcie do apelu! Wzywam niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki,
legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego, elów. Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, Polskiego Państwa Podziemnego, walecznych powstańców warszawskich oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterskim marynarzom i lotnikom! Drogi szereg, krok w tył. Marsz! Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzymaj! Ładuj! Salwo! Marsz! Chorąży sztabowy Andrzej Chyła. Młodszy chorąży sztabowy Ryszard Piątkowski. Chorąży sztabowy Ryszard Sokołowski. Chorąży sztabowy Jarosław Stępniewski. Starszy sierżant sztabowy Leszek Kaznowski. Sierżant sztabowy Bogdan Kłos. Starszy sierżant sztabowy Wiesław Krauze. Starszy sierżant sztabowy Zdzisław Kurkielewicz. Sierżant sztabowy Mirosław Majkowski. Starszy sierżant sztabowy Adam Witkowski. Starszy sierżant sztabowy Michał Zawieracz. Dziękuję mianowanym. Dziękuję za wręczenie wyróżnień. Przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Dzięcioł.
Grudziądza, z przewodniczącym Rady Miejskiej Grudziądza Arkadiuszem Goszką i prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim na czele. Kierownicza kadra jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Grudziądz z dowódcą garnizonu pułkownikiem Dariuszem Żuchowskim na czele. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze starostą Markiem Szczepanowskim na czele. Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z zastępcą komendanta, młodszym inspektorem Wiesławem Dziadkowcem na czele. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z komendantem starszym brygadierem Leszkiem Głowackim na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 1 z panią major Wioletką Wiśniewską na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 2 z zastępcą dyrektora panem Krzysztofem Grzegorczykiem na czele. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu. Przedstawiciele parlamentarzystów. Przedstawiciele instytucji, związków, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń. Przedstawiciele grudziądzkich szkół. Thank you.
Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Właśnie zakończył się uroczysty obchody święta.